Nie obawiacie się panowie jakichś reakcji myśliwych z powodu... No jak, no. Myślę, że myśliwi będą też zadowoleni z tego powodu, że będą mogli służyć dobrze Rzeczpospolitej. Myśliwi nareszcie będą zadowoleni, myśliwi będą szczęśliwi, dlatego że myśliwi przestaną być niewolnikami jednego człowieka czy dwóch ludzi jednej organizacji. Ci myśliwi, jak zechcą się zrzeszać w Narodowym Związku Gospodarki Łowieckiej, będą mogli, jeżeli nie, to nie, będą mogli zakładać własne stowarzyszenia, własne koła, także myślę, że tutaj myśliwi powinni być równie zadowoleni jak i rolnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana marszałka. Tak, pan Marszałek. Może zróbcie zdjęcia. Może ja projektem. Dobrze. Moment. No złość. Dobrze. Dziękuję. Jest to historyczny projekt, który zakłada bezpośrednio podporządkowanie całej gospodarki łowieckiej pod prezesa Rady Ministrów. Wyjmuje jednocześnie gospodarkę łowiecką spod panowania takich ludzi jak Bloch czy pan Gdula, który czym się zajmował, to chyba wszyscy już dzisiaj wiedzą, w czasach komunistycznych. I drugi element tego projektu to jest uregulowanie szacowania szkód u rolników i wypłaty odszkodowań. Ten projekt zakłada powołanie Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej. Ten Narodowy Związek będzie zajmował się prowadzeniem gospodarki łowieckiej nadzorowanym przez łowczego krajowego powołanego przez prezesa Rady Ministrów i oczywiście wszystkie wpływy z gospodarki łowieckiej łącznie ze składkami myśliwych będą wpłacane do Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej. Ten utworzy fundusz odszkodowawczy dla rolników, natomiast na koniec roku obrachunkowego wszystkie nadwyżki zgromadzone na kontach Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej będą przekazywane do budżetu państwa. Z tym dniem wszystkie zadania, prawa, obowiązki wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej przejmuje właśnie Związek Narodowej Gospodarki Łowieckiej, pozostawiając Polski Związek Łowiecki jako normalne stowarzyszenie działające na fundamencie ustawy, tak jak działa na przykład Rolniczy OPZZ, Solidarność czy inne związki zawodowe. Ale myśliwi bardzo się obawiają, że wiele na tej nowej ustawie stracą, że będą mieli polowania droższe, mniej dostępne. Jak pan to widzi? Ta ustawa nie reguluje w tej chwili, jeżeli chodzi o wydzierżawianie obiektów, to wszystko pozostaje po staremu. Moja propozycja jest taka, że po uchwaleniu tej ustawy chciałbym spotkać się z jak najszerszym gronem myśliwych, aby ustalić takie rzeczy. Natomiast myśliwy musi wiedzieć jedno, spada z niego obowiązek, który ciążył na nim do tej pory, po pierwsze szacowania strat, po drugie wypłacania odszkodowań, więc to już jest bardzo dużo, bo w tym momencie i rolnik, i myśliwy może iść pod rękę, może iść w parze, mogą się dogadać, a w niczym nie zmienia to również faktu, że rolnik jak zechce polować, może też polować, dlatego że on zachowuje prawo do własności gruntu. Oczywiście to prawo dzisiaj rolnikowi też daje, zdobywa uprawnienia, staje się myśliwym i poluje, prawda? Natomiast nie widzę tutaj absolutnie żadnych zagrożeń dla myśliwych. No może poza tymi, którzy czerpią ogromne profity dzisiaj z gospodarki łowieckiej, mam tu na myśli łowczych okręgowych, czy łowczego krajowego, czy przewodniczącego Rady, których wymieniałem wcześniej. Ale to są jednostki. Czy myśliwi będą mieli wpływ jakiś na wybór władz, na sposób zarządzania gospodarką łowiecką? Tak, oczywiście. Myśliwi będą typowali skład Rady Łowieckiej. Rada Łowiecka, która zostanie powołana przez Narodowy Związek Gospodarki Łowieckiej, będzie się składała z przedstawicieli myśliwych. Ci myśliwi będą wyłaniali kandydatów po jednym z każdego województwa. Związki zawodowe rolników będą też kilku kandydatów wyłaniały, związki branżowe również, po jednym minister rolnictwa i minister środowiska. Więc te wszystkie strony, które potencjalnie były do tej pory zwaśnione, wystawią swoich wspólnych kandydatów, ustalą sobie, kto będzie zarządzał gospodarką łowiecką i myślę, że w tym momencie ta sytuacja, która jest dzisiaj, a bardzo jest napięta, się uspokoi. Myśliwi także się obawiają, że to spowoduje, że polowanie stanie się drogie. Dzisiaj to polowanie, przynajmniej niektórzy mają albo za darmo, albo bardzo tanio. No nie wiem, z czego to wynika. Składki chyba dzisiaj płaci każdy i takie same składki będzie płacił tak jak do tej pory. Tylko tyle, że te składki nie będą wpłacane do Polskiego Związku Łowieckiego, tylko do Narodowego Związku Gospodarki Łowieckiej, czyli do budżetu państwa de facto. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie zadania, prawa, obowiązki, które dzisiaj wynikają z działalności prowadzone są przez Polski Związek Łowiecki, będą identyczne, tyle tylko, że przejdą pod nadzór Narodowej Rady Łowieckiej, Narodowego Związku Rady Łowieckiej. Jak przewiduje Pan dalej proces legislacyjny? Przed chwilą filmowaliśmy wręczenie tego projektu ustawy marszałkowi Sejmu. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy, czy co powiedział na tym spotkaniu? No tak, oczywiście. Wiadomo jest, że autorem projektu jest Rolniczy OPZZ do momentu, kiedy ten projekt wpłynie do Sejmu. Nie ma sensu, żebyśmy dzisiaj zbierali 100 tysięcy podpisów, bo to za długo by trwało, więc zwróciłem się do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, bo tu widzę największe szanse. Co najważniejsze jest poparcie Jarosława Kaczyńskiego, aby ten projekt został jak najszybciej procedowany w Sejmie. Dzisiaj w rozmowach z marszałkiem Terleckim otrzymałem również zapewnienie, że natychmiast ten projekt zostaje skierowany do Klubu Parlamentarnego PiS-u, ponieważ marszałek akurat jest również i przewodniczącym klubu parlamentarnego. Oczywiście no, procedura jest taka, że w tej chwili ten projekt poszedł do biura legislacyjnego. Biuro legislacyjne Klubu Parlamentarnego PiS-u sprawdzi projekt pod względem prawnym, prawda? Podpiszą się pod nim posłowie Prawa i Sprawiedliwości i on zostanie później przekazany do marszałka. Marszałek przekazuje go do Komisji Rolnictwa i Komisji Ochrony Środowiska. Kto oprócz pańskiej organizacji tworzył ten projekt? Czy byli tam jacyś specjaliści od łowiectwa, od gospodarki łowieckiej? No, nie chciałbym wymieniać po nazwisku, ale było sporo osób, niekoniecznie reprezentujących poszczególne organizacje. Było duże wsparcie ze strony marszałka Morawieckiego i koła poselskiego Wolni Solidarni. Natomiast bardzo często korzystaliśmy z przekazów medialnych, internetowych, prawda? Mieliśmy grupę ludzi, którzy zajmują się od lat gospodarką łowiecką i mieli już dość tego, co się dzieje w gospodarce łowieckiej. Niestety nie mogę ujawniać szczegółów nazwisk tych ludzi z prostej przyczyny, nie mam do tego uprawnień, ale jeżeli mnie słyszą, dziękuję tym wszystkim, którzy nas wsparli. Myślę, że sukces jest nasz wspólny, to jest tylko kwestia czasu. Czy to już nabierze formalnych ram, czyli już pójdzie normalną drogą legislacyjną? Znaczy na pewno pójdzie normalną drogą legislacyjną, ale w niczym to nie zmienia faktu, że głos strony społecznej będzie aktywny. Oczywiście zakładam, że pewnie rolnicy będą pilnowali swoich interesów, myśliwi swoich interesów i słusznie, bo tak powinno być. Będziemy my też pilnowali tego, żeby posłowie nie pozmieniali nam tego projektu, który odwróci wszystko do góry nogami. Jeżeli ten projekt zostanie przeprowadzony przez drogę legislacyjną w takim kształcie, to niezależnie od tego, czy będą to eksperci tacy czy inni, on będzie miał swoją właściwą drogę. Jak czasowo prognozuje Pan ewentualne przyjęcie przez Sejm uchwały nowelizującej prawo łowieckie? No tutaj to jest najtrudniejsze pytanie, dlatego że to zależy już od klubu parlamentarnego PiS-u. Będę naciskał premiera Kaczyńskiego na to, żeby on był procedowany no, przynajmniej w trybie przyspieszonym, no może nie ekspresowym takim jak niektóre inne ustawy, ale przydałoby się, żeby on poszedł przynajmniej w trybie przyspieszonym tak, żeby do końca kwietnia mógł być uchwalony. Mam nadzieję, że będzie Pan dziennikowi Łowiecki udzielał informacji o przebiegu prac, o tych, o których nie będziemy się mogli dowiedzieć w sposób inny. Tak, oczywiście wszystkie informacje będą przekazywane do środków masowego przekazu, a przede wszystkim właśnie na Łowiecki, który bardzo dobrze pisze o tym projekcie i bardzo dziękuję, że mamy takie wsparcie, bo od początku bardzo dużo dziennik zrobił dla nas dobrego, pisząc pozytywnie o tym projekcie, o samych jego zaletach, a nie tak jak inni rzucali nam kłody pod nogi i pisali, czy tam opowiadali jakieś opowieści, jakie to zagrożenia ten projekt może nieść. Żadnych zagrożeń nie nie ma i za to, że wy to dostrzegliście, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.